Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić parę uwag Prawicy Rzeczypospolitej do projektu ustawy budżetowej. Chcielibyśmy przede wszystkim podziękować za program Rodzina 500+, dlatego że uważamy, że on częściowo pozwoli nam wyrwać się z tej sytuacji demograficznej, w której aktualnie się znajdujemy, chociaż nie jest to jedyny powód i prosimy o przeanalizowanie wszelkich innych uwarunkowań też w tym względzie pozafinansowych. Martwią nas też finanse związane z polską nauką. Jest to temat, który powinien nas wyciągnąć naszą pozycję w Europie i świecie, i symboliczny wzrost finansowania polskiej nauki powinien się dalej zdecydowanie zwiększać, bo tu jest największa możliwość naszego rozwoju, i to, czy my będziemy potrafili zwiększyć efektywnie wydawanie pieniędzy na naukę, będzie stanowiło o naszym miejscu w Europie. Jest szansa, oczywiście można mówić dużo o wydatkach, a jest szansa, jeśli chodzi o dochody, na to, żeby dochody, które założone są przez rząd, zrealizować. Tylko trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Moi poprzednicy mówili o tym, ale może jeszcze na niektóre niezbyt, że tak powiem, mocno zwracali uwagę. Oczywiście pierwsza sprawa to jest podatek VAT. Przecież mamy przykłady, że Słowacja czy Hiszpania poradziły sobie, żeby w dużej mierze uszczelnić temat podatku VAT. Dlaczego my nie mielibyśmy sobie z tym poradzić? Tu jest bardzo duża rezerwa. Jest większa rezerwa, niż to założył rząd w swoich planach, bo tu założył skromnie. Ale trzeba dołożyć naprawdę wielu starań, żeby z tego podatku uszczelnić podatek VAT. I wtedy będzie to spory sukces rządu. Drugim sukcesem mógłby się rząd wykazać, gdyby zechciał przygotować politykę w stosunku do przedsiębiorstw zagranicznych. Bo na razie, na dzisiaj jest tak, że one są pod kloszem i że one nie podlegają takiej samej kontroli fiskusa, jakiej podlegają przedsiębiorstwa polskie. I tutaj fachowcy mówią, że to nawet nie jest, powiedzmy sobie, nie można mówić o dysproporcji, a asymetrii. Po prostu fiskus unika. Nie wiem, czy się boi, czy cokolwiek i tak dalej, czy boi się narazić na niepoprawność polityczną, ale tutaj przez te optymalizacje podatkowe, transfer pieniędzy za granicę i to, że właśnie fiskus nie zagląda do tych firm, tracimy sporo pieniędzy. Oczywiście to będzie dużo mniej jak podatek VAT zdecydowanie, ale tym niemniej równość podmiotów wymaga tego, żeby je tak samo potraktować. Więc niech fiskus skupi się bardziej na przedsiębiorstwach zagranicznych, kiedy one już w początkowych okresach każde wykorzystywały duże ulgi w działaniu. Jeżeli się to uda, będziemy wspierać rząd w realizacji tych działań i życzę wszystkiego dobrego.